Witajcie, drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć kilka słów na temat rozwalania naszych neuronów. Otóż istnieją urządzenia jak telefon, jak kuchenki mikrofalowe, które po prostu swoimi promieniami powodują, że nasze neurony pękają. Były robione eksperymenty w Chinach, położono 3 telefony komórkowe na stole i między telefonami położono popcorn. I po prostu w momencie, kiedy zaczęły dzwonić te 3 telefony, zaczęło po prostu się wytwarzać popcorn, czyli po prostu ziarenka zaczęły po prostu pękać i po prostu zaczęły się robić popcorn. Dlatego po prostu to jest ewidentny eksperyment, który możemy zobaczyć, jak po prostu nasze neurony ulegają destrukcji poprzez działanie pól elektromagnetycznych. Właśnie to jest jeden przykład telefonów komórkowych i kuchenek mikrofalowych. Proszę Państwa, te kuchenki mają to do siebie, jeżeli po prostu zaczynają funkcjonować w kuchni, no po prostu osoby, które znajdują się w pobliżu tej kuchenki, po prostu neurony są po prostu, pękają, po prostu plaf, 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 plaf. I ta osoba, która jest w pobliżu kuchenki mikrofalowej, niestety osoba tej, inteligencja tej osoby po prostu będzie jakby coraz niższa. Po prostu z tego względu, że neurony po prostu ulegają destrukcji w naszej głowie. Też takim faktorem, który się przyczynia do rozwalania naszych neuronów, to jest alkohol i narkotyki. Te zmiany w naszym mózgu już są nieodwracalne, jeżeli ktoś bierze crash, albo bierze jakieś krystal, albo takie inne mocne narkotyki, wówczas zmiany w mózgu już są nieodwracalne i po prostu nie można zregenerować tych neuronów. Po prostu zmiany, które zachodzą w naszym organizmie, już są nieodwracalne. Dlatego przestrzegam Państwa przed zażywaniem jakichkolwiek narkotyków, ponieważ tak naprawdę, czy to mniejsza ilość, czy większa ilość, są szkodliwe zarówno w mniejszej ilości, jak i w większej ilości. Ktoś może Państwa namawiać, o proszę spróbuj, bo jeżeli nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedzieć, jak to jest. Ja się spotkałem w moim życiu, mieszkając w Paryżu, z takimi propozycjami po prostu, że mam spróbować marihuany, że mam spróbować haszyszu, że mam spróbować tego innego, ale niestety byłem konsekwentny i po prostu nie dałem sobie wmówić, że mam próbować tych narkotyków, ponieważ wiem z góry, że są szkodliwe. Także każda osoba, która posiada mikrofalową kuchenkę w domu, musi być świadoma, że ta kuchenka po prostu rozwala wasz mózg. Powoduje, że się obniża poziom inteligencji u osób. Ja po prostu nie wiem, kto wymyślił taką kuchenkę i zaserwował to ludziom, ale również chciałem powiedzieć, że jedzenie z kuchenek mikrofalowych po prostu jest szkodliwe dla zdrowia. Te struktury po prostu danego produktu są po prostu odpowiednio modyfikowane przez taką kuchenkę i to jedzenie, które jest zrobione, czy arlotka, czy jakakolwiek inna pizza, czy cokolwiek, co wyjmujemy z kuchenki mikrofalowej, no niestety ma negatywne energie. Po prostu chciałem Państwa przed tym przestrzec. To mniej więcej to by było na tyle, żebyście Państwo uważali na te kuchenki mikrofalowe, na działanie telefonów komórkowych. Dodam, że nasza firma Energy Aron produkuje specjalne chipy, które można nakleić na telefon i powodują po prostu, eliminują promieniowanie elektromagnetyczne od tego telefonu. Jak również nasza firma produkuje podkładki, to jest ta mała podkładka, która jest do kieszeni, można ją nosić w portfelu. Ona harmonizuje struktury wody. Tutaj przed sobą mamy Aron Superhuman, który jest po prostu duża podkładka, która służy do kuchni, do owoców, do wody. Można stawiać dzbanek z wodą na takiej podkładce i ta woda, struktury tej wody się po prostu zharmonizują. Tutaj mamy średnią podkładkę, która jest zrobiona nową technologią, która też powoduje zharmonizowanie struktur wody. Kładziemy dzbanek na takiej podkładce i po prostu struktury wody się nam układają, harmonizują. Taka podkładka nam daje siłę i zdrowie. Nasza firma też produkuje odpromienniki Aronit, które są bardzo pozytywne na zdrowie. To jest odpromiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie mieszkania. Jego się kładzie na podłodze, najlepiej pod łóżkiem, w takim miejscu, gdzie nie ma zwierząt, nie ma psów, nie ma kotów, gdzie on po prostu spokojnie może stać. To jest odpromiennik osobisty do kieszeni, można go nosić w kieszeni przy sobie. On da pozytywne energie, odpromieniuje nas, chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również chroni nas przed oddziaływaniem osób trzecich z negatywnymi energiami. I oczywiście odpromiennik Travel, który jest już ostatnim odpromiennikiem, którym chciałem zaproponować, jest do samochodu. Jego się montuje pod samochodem, pod siedzeniem kierowcy, także to jest ten właśnie odpromiennik.
Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.